Cześć, witajcie, witajcie w nowej serii na kanale, czyli Minecraft na krawędzi, dokładnie tak. Zapewne pamiętacie, kiedy wspominałem w odcinku Twierdza na powierzchni, że zrobimy taką serię i będziemy grać w świecie, który jak widzicie jest wygenerowany bez żadnego podłoża, bez żadnych surowców. Mamy tutaj tylko i wyłącznie struktury. Jestem ciekaw, jak tutaj przetrwam, jak długo uda mi się przeżyć w takim świecie i myślę, że ta seria nie będzie jakaś taka mega długa. Musimy bardzo, bardzo uważać, ponieważ w każdym momencie, słuchajcie, możemy spaść, a z łóżkiem tutaj ciężko, ponieważ wełny niestety nie da się tutaj tak łatwo zdobyć. Musimy, jak widzicie, szukać takich, skrzyneczek. Tak, skrzynek, czyli skarbów, czyli pozostawionego łupu. Co my tu mamy? Dobre. Dobra, węgiel jest chyba tutaj najbardziej istotną rzeczą. Kamienny, żelazny kilo w sumie do niczego mi niepotrzebny, chyba że jak będziemy rozkopywać tamtą twierdzę. Zobaczcie, mam taki epicki, słuchajcie, seed. Możecie sobie... seed? Jest seed, to jest seed. Możecie go sobie wklepać, ale musicie jeszcze wejść w tryb płaskiego świata i wygenerować specjalny tryb świata. Tam mamy twierdzę, dokładnie tak. Ale dość tego gadania, słuchajcie, musimy... bardzo szybko brać się do roboty, ponieważ w tym świecie musimy przeżyć. A niestety nie przeżyjemy bez żadnego schronienia, ponieważ tutaj nie ma żadnych pochodni, o dziwo. Słuchajcie, w tej kopalni zebrałem 3 pochodnie, które leżały na ziemi, ale one chyba się odpięły i zniknęły, ponieważ troszkę zwlekałem z nagraniem, po prostu musiałem sobie obejrzeć ten świat i dopiero później włączyłem nagrywanie, więc musimy, słuchajcie, zrobić sobie pochodnie. Bardzo fajnie, że znalazłem ten węgiel, ponieważ byłoby naprawdę, naprawdę ciężko, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, słuchajcie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, aby ta seria była kontynuowana. Jeśli będzie dużo głosów za oraz, w sumie tylko to, komentarzy, to odcinki będą pojawiać się co 2 dni. Więc będą to takie 14, 15, może 20-minutowe filmy, w których to będziemy sobie po tym świecie ganiać. Myślę, że będzie to wyzwaniem jednocześnie, chociażby dostać się do tej twierdzy albo do tej wioski, ponieważ tam wszystko jest lewitujące, nie ma żadnego podłoża i nie będzie tak łatwo, ale zobaczymy. Tutaj będzie naprawdę ciężko w nocy, ponieważ jak nie zbudujemy żadnego schronienia, nie zdążymy, to będzie naprawdę źle. Myślę, że możemy już niedługo przygotować sobie jakąś platformę pod naszą pierwszą bazę i zobaczymy, jakie miejsce wybierzemy. Ale wiecie co? Teraz, tak na szybko, chciałbym jeszcze poszukać innych skrzynek w tym świecie. Może uda mi się coś znaleźć. W kopalni jest tego dość sporo, jednak tutaj jest chyba jakiś deficyt, wam powiem, ponieważ nie widzę żadnych wagoników ze skrzynką. O kurde, ale ciężko. Wow, no tutaj nie ma nic, słuchajcie. Tam jest kolejna kopalnia. Jest, widzę jeden wagonik, ale chyba teraz tam nie dojdziemy, ponieważ żeby się tam dostać, to będę musiał zużyć troszkę drewna na podsadzenie się później. A nie chciałbym cały odcinek kopać po prostu drewna, więc ja bym sobie tam to na razie odpuścił. Mamy jedną skrzynkę, to musimy sobie zapamiętać. Tam nic nie mamy z tego, co widzę. Ale ciężko. Najwięcej skarbów, słuchajcie, będzie w twierdzy, więc... już niedługo pójdziemy sobie do tej twierdzy, ale myślę, że priorytetem najpierw będzie pójście po jedzenie, czyli tam do wioski, ponieważ ja nie mam nic do jedzenia oprócz tych nasion, więc pasowałoby coś zjeść. Wiecie co, wezmę sobie tą skrzynkę, bo myślę, że mi się przyda. Dawaj to. I to oczywiście wszystko będzie na survivalu w 100%. I teraz trzeba znaleźć miejsce pod bazę. Tylko gdzie? Szukam takiej platformy, wiecie, taka jak w sumie to. Okej. Myślę, że to jest dobre miejsce na bazę, ponieważ mamy bardzo blisko do wioski. I to jest okej. Ta platforma, widzicie? Ponieważ tutaj jest najwięcej podłoża, a nie chcę budować domku 2×2. Dobra, jak tam słońce? O kurde, słuchajcie, trzeba się naprawdę pospieszyć, więc zaraz będziemy budować w trybie ekstremalnie szybkim. Ale jeszcze zetnijmy sobie troszkę tego... Zbierzmy, jak zetnijmy. Troszkę tego drewna, tych desek. I zbudujmy chociażby jakieś prowizoryczne ogrodzenie. Co, żeby tutaj mi moby nie weszły i oczywiście, żeby zatrzymać strzały szkieletów. Co jest również bardzo istotne, ponieważ może być problem, jak będziemy w swoim domku bez ścian i szkielety będą do nas strzelać z każdej strony. więc zaraz się przekonamy. Wiem, że zapewne chcecie wiedzieć, jakie to są to shadery, więc pod koniec tego materiału pokażę wam i będziecie mogli sobie je sami pobrać. Shadery naprawdę mi się podobają, zobaczcie chociażby na te chmury. Wow, epickie. Dobrze. Okej, to jest ostatnie drewno. Wiecie co? Zepsułbym jeszcze to, ponieważ coś tutaj na górze może się zrespić, a tego bym nie chciał. Zapewne się zapytacie, dlaczego sobie nie zrobię siekierki. No powiem wam, że nie ma wielkiej różnicy, kiedy ścinam sobie siekierką drewnianą, a kiedy ścinam sobie rączką. Więc naprawdę bez sensu. Ale okej. Dobra. Ja to zbieram? Czy to spada? Bo to jest minus tego świata, że to spada. No dobrze, tutaj pasowałoby sobie zrobić jakieś ogrodzenia, ale najpierw crafting table, który jest wymagany. Musimy zrobić sobie jakiekolwiek drzwi. Teraz 3 pary wychodzą, to jest fajne, kiedyś tak nie było. Dobra, wiecie co? Drzwi pierwsze będą tutaj. Myślę, że tutaj. I to będzie taki mój mały domek na początek. Ponieważ do czegoś trzeba zacząć, prawda? I mamy jeszcze deski. No dobra, tak czy inaczej muszę zrobić tu jakieś ogrodzenie ze ścianę, ponieważ będą mi tu moby przychodzić i to wszystko niszczyć. Wiem, że mam drewniane drzwi, co będzie problemem, myślę, ponieważ zombie potrafimy wyważyć. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Tutaj weźmy sobie jeszcze jedne drzwi, żeby nie tracić budulca. I tutaj jest potrzebna jeszcze ta ściana. Ta ściana tak naprawdę może zostać pusta, ponieważ od tej strony nic mi chyba już tam nie podejdzie. Ewentualnie stamtąd mogą strzelać szkielety, więc jeszcze troszeczkę tych desek sobie, słuchajcie, nazbieram. Może nie aż tak wiele, ale chociażby, żeby zrobić górną warstwę tego muru. No i co? Tak jak wam wcześniej wspominałem, tam mamy tą pustynną świątynię. Tutaj mamy wioskę, bardzo dużą co prawda, więc jedzenie tam jest od groma. I tam mamy twierdzę, więc tak naprawdę chyba tutaj już nic innego na tym świecie nie ma. Ewentualnie jakieś pustynie dżunglowe czy coś w tym stylu. Ale co najważniejsze, słuchajcie, w tamtej twierdzy jest portal, więc będziemy musieli zbierać, zabijać endermany. Kurde, jak ja dojdę do tego? Do netheru? Czy jest tu możliwość pójścia do netheru, jak tu nie ma lawy? O kurde, lawy w świątyni nie ma, lawy we wioskach nie ma. Jedyną nadzieją chyba są wieśniacy, którzy nie wiem, czy mogą mi lawę sprzedać, więc będzie, słuchajcie, krucho. Nie wiem, czy pójdziemy do kresu, czy jest tu taka możliwość. Ta seria jednocześnie ma na celu też sprawdzenie możliwości takiego świata. Co możemy na nim zrobić, a co możemy, czego nie możemy, więc myślę, że jednocześnie to też jest spoko. Okej, dobra. Na razie zróbmy coś takiego. Myślę, że nie ma co tutaj szaleć, ewentualnie... Tak, tak. I kurde, mam deficyt cały czas drewna. Desek. Ponieważ potrzebujemy jeszcze zrobić pochodnie i z tego co widzę mam 2 żelaza, 2 sztuki, więc zrobimy sobie jeszcze mieczyk. Tak, sobie pójść na zwiady w nocy, żeby zobaczyć jak tu wygląda sytuacja. Okej, dobra, chyba więcej już potrzebować nie będę. Fajnie. I skraftujmy coś. Fuck! Najpierw sobie, no w sumie całe drewno musimy przerobić na deski. No nie wiem, czy aż tyle pochodni potrzebuję. Myślę, że 16 minut na początku wystarczy, ponieważ zauważcie, że będzie tutaj problem z przepalaniem, z węglem. Chociaż nie, no będę mógł przepalać sobie bez problemu drewnem albo deskami, więc węgiel możemy w sumie wykorzystywać na pochodnie. Ciach, 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 bo tam jeszcze mamy drewno, pamiętacie, nie? Tam jest drewno. Przy farmach, o kurde, to jest farma tego. Fuck, to jest farma jakaś tam pustynna, czy... Farma, wioska. Plącze się coś dzisiaj, słuchajcie. Dobra, troszeczkę... Co ja zaliczyłem? Nie wiem, co zaliczyłem. Walnijmy tutaj sobie troszkę pochodnie, żeby najbliżej nas się po prostu aż tak dużo tych mobów nie respiło. Ponieważ może być problem. Chociażby taki, że nam wyważą zombie te drzwi. Są drewniane. Dobra. I jeszcze mam kilka pochodni, więc może rozstawmy je w środku. Chociaż 2. Oj, Roxu. Tam bym jedną postawił, wiecie. Więc tu sobie dajmy skrzynkę. I tutaj będzie pochodnia. Dlaczego tutaj? Ponieważ tutaj mają moby najbliżej, a nie chciałbym, żeby najbliżej mnie się respiły jakieś potworki. No dobrze, słuchajcie, robi się ciemno i z tego co wiem na tych shaderach bardzo szybko robi się ciemno, więc zaraz się przekonamy. Nie mam żadnego jedzenia. Jak na razie jest ok, nie jest najgorzej. Pajęczyna. Czy coś mogę zrobić z pajęczyny? No ewentualnie jakieś zasieki. Później można skrawcić. O, ok, i zobaczcie, nagle zrobi się ciemno, dosłownie w kilka sekund. Jak to bywało za starych Minecraftów, było dokładnie tak samo, mogliście pamiętać. O, i kompletnie ciemno. Więc zaraz sobie wracamy do domku, bo coś może nas tutaj zaskoczyć. A rzeczywiście bym tego nie chciał. Okej. Okej, dobra, zebrałem 9. Mógłbym sobie zrobić w sumie łuk bez strzału, więc to naprawdę dobry pomysł, Roxu. Okej, jesteśmy tutaj i uwaga, czekamy na potwory. Czy coś tu nas dorwie? Czy coś tu nas dorwie? Mam nadzieję, że nie. Ile mam tego? 8. Boże, ja chcę jeszcze jedno. Dziękuję. Dobra. Jak na razie jest cisza, słuchajcie. Mam poziom trudności normal i nie będę go zmieniać. Będziemy grać cały czas na takim samym poziomie trudności. O Boże, kurde, jak się robiło te pajęczyny? Wełna, właśnie. O Boże, zapomniałem. Wełna, przecież można zrobić wełnę jako łóżko. Świetnie. Jeszcze 3. Nice, nice, nice. Zapomniałem, o Boże. A coś tak rozkminiałem. Pamiętam, że jak nagrywałem odcinek Twierdza na powierzchni, pamiętałem, że można zrobić łóżko. A teraz mi to zupełnie z głowy wyleciało, więc wow, jesteśmy uratowani. Łóżko można zrobić, spawn pointa można zrobić, co najważniejsze też. O kurde, spadają mi te rzeczy. O, tam jest pająk, patrzcie. Ha, i szkielet. Lol, współczuję tym wieśniakom, wiecie? Są zamknięci w domach i mają nad głowami creepery i szkielety. Dobra, jak na razie jest spokój. Jeszcze jedno... Jeszcze jeden deskę wezmę. Weźmy. Boże, plączę się dzisiaj, nie wiem co. I zróbmy sobie łóżko. Tak, łóżko. Słuchajcie, łóżko. Tak i... Tak, yeah! Mamy łóżko. Dobrze, fajnie. Fajnie, że się udało. Tak naprawdę, słuchajcie, jest tutaj całkiem spokojnie, więc... aż się dziwię. Chodźmy sobie na zwiady, zobaczmy, czy coś tutaj się rzeczywiście dzieje. Spokojnie jak na wojnie. Jak mi jakiś szkielet strąci. No, mamy szkieleta. Wiecie co, ja teraz wolę nie ryzykować. Później sobie pójdziemy w bój. Ponieważ teraz nie mam żadnego jedzenia. Mogę bardzo łatwo i szybko zginąć. Więc myślę, że w kolejnym odcinku, słuchajcie, wybierzemy się już do wioski. Ponieważ będzie to rzeczywiście wymóg w sumie, żeby się najeść. Teraz nie mamy kompletnie nic, chyba że będę gryzł deski, ale... Raczej się tym nie naję, więc jeśli ta seria wam się spodobała, to zapraszam do zostawienia łapki. A jeśli łapek będzie dość sporo, to seria będzie pojawiać się w sumie co 2 dni, albo nawet codziennie. To wszystko zależy od was. Dobra. Okej, ja tutaj sobie w tym moim świecie zostanę i będę pilnować mojego prowizorycznego domku. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!